Dzień dobry moi drodzy, cieszę się, że jesteście. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym codzienniku biblijnym. Dzisiaj mamy czwartek, 12 dzień sierpnia. Dzisiaj niezwykle radosne słowa przekazuje nam psalmista w psalmie 9, wierszu 3. Będę się weselił i radował w Tobie, będę opiewał imię Twoje najwyższy. I z listu do Efezjan z 1 rozdziału 3 wiersz, gdzie apostoł Paweł napisał: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Radość. Poczucie wesela to coś, co bardzo lubimy w naszym życiu. Mam nadzieję, że każdy z nas ma wiele okazji do tego, żeby się cieszyć, żeby przeżywać radosne chwile. Dla niejednego czas wakacji, ten, który przeżywamy, jest właśnie takim czasem radości. Dzieci cieszą się z czasu wolnego, niejednokrotnie z rodzicami spędzają więcej czasu, aby mogli czerpać radość, radość z piękna przyrody, z bliższych lub dalszych wycieczek i wyjazdów. Co sprawia Ci radość? Dobrze, jeżeli masz takie rzeczy, które sprawiają Ci radość. Dzieci, współmałżonek, bliscy znajomi, przyjaciele, jakieś hobby, pasja. Dziękuj za to Panu Bogu. Pięknie, jeżeli daje nam różne radosne chwile. Ale wiele z tych rzeczy, które na co dzień sprawiają nam radość, są chwiejne, są niepewne. Zdarza się, że po jakimś czasie mogą zawieść. Co wtedy? Okazuje się, że jest prawdziwa radość, doskonała, dająca poczucie bezpieczeństwa i poczucie spełnienia. Psalmista zwraca naszą uwagę na to, że radość doskonałą możemy odnaleźć w bliskości Pana Boga, w Nim, który jest źródłem wszystkiego. Jest źródłem miłości, pokoju, także źródłem wszelkiej radości. To niezwykłe, że z tym źródłem radości możemy spotykać się każdego dnia. Mam nadzieję, że spotkanie w codzienniku biblijnym jest również dla Was takim radosnym spotkaniem ze Słowem i z Panem Bogiem. Ale życzę każdej i każdemu z Was, Tobie, który słuchasz dzisiaj tych słów, życzę tego, aby każde spotkanie z Panem Bogiem, by każdy dzień był okazją do radosnego dziękczynienia. Nawet wtedy, jeżeli w naszym życiu pod nogami chwieje się grunt, możemy przyjść i w bliskości z Panem Bogiem przeżyć te niebezpieczne lub trudne chwile i znowu cieszyć się, że przeprowadził nas przez kolejne doświadczenie. Panu Bogu niech będzie chwała, a Wam? Wam życzę radości. Radości z tego, że Pan Bóg pozwala nam być blisko siebie i razem z Nim spędzać każdy następny dzień. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Dobrego dnia, dobrego tygodnia. Zostańcie z Bogiem.